Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w drugą niedzielę Narodzenia Pańskiego. Ksiądz Sławek Laskowski. Chrystus nam się narodził, chwalmy Go. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj znów rozważamy Ewangelię świętego Jana Prorok, tak jak było w Narodzenie Pańskie. Tak jest. Posłuchajmy tekstu Ewangelii. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat się stał przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Może na początku taka refleksja, bo jesteśmy w czasie kolędowania, czyli odwiedzania naszych rodzin. I widzę, że w mojej parafii chyba tylko w 20%, to byłoby bardzo dobrze, jak w 30% jest Biblia przygotowana na stole. Bo 3 lata temu tak zaanonsowałem, że byłoby dobrze, bo Słowo, żebyśmy mogli przeczytać zawsze jakiś fragment Ewangelii. I właśnie widzę, że no nie ma tego Słowa w rodzinach, brakuje. Nie w sensie tylko fizycznym, że nie ma księgi, bo gdzieś jest na pewno w większości domów, ale nie ma tej celebracji, nie ma tego umiłowania Słowa, to widać. U mnie się przyzwyczaili, ale ja jestem 14 raz. No tak. No, no. I oni już wiedzą, że trzeba mieć. Tak. Ale... Chociaż nie wszyscy też mają. Tak, oczywiście prawda. Tu nie chodzi o te znaki zewnętrzne, bo możemy oczywiście to osiągnąć, nie? W jakiś tam sposób, ciągle przypominając. Ale dzisiaj nam znowu przypomina tą drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim Pan, że żeby pojawiło w nas się życie, to życie, które jest od Boga, musi być Słowo. Nie ma bez Słowa życia. Bo ciekawe, że odkrywamy, patrząc na pierwsze wersety, że to życie, które jest w Trójcy Świętej, mówimy Ojciec, Syn i Duch Święty, Trójca, i że druga osoba boska, Syn, to jest Słowo. Tak. Że Słowo jest nie stworzone, tylko zrodzone, że Ojciec rodzi Słowo. Czyli pochodzi z tej samej natury, z tej samej, ma tą samą istotę, nazwijmy. I dlatego tutaj, jak mówi dalej, tam jest rozjaśnione w Biblii, że nie ma nic w sobie innego, powiedzmy, nie? Tylko to samo. I dlatego Słowo Boga to nie jest Księga Święta w sensie takim jak Koran tam, czy inne księgi w innych religiach, tylko to Słowo ma moc stwórczą. To jest Słowo... To jest osoba. Osoba. To jest ciężko On. To pojąć. To jest, nie? Ciężko pojąć. I dlatego jasno mówi Jezus, nie? Że kto słucha mego Słowa, ten ma też życie wieczne. I to samo mówi Eucharystii. Że Ojciec, który poznaje samego siebie. Który zna, może lepiej tak. No, ale w tym sensie, nie? Że jakby chce wypowiedzieć, mówi jestem. Tak.
kiedy ty myślisz o sobie i chcesz coś powiedzieć o sobie, mówisz, no jestem. Bóg wypowiada jestem i to poznanie samego siebie, to jest zrodzenie, bo się ono rodzi we mnie, nie to słowo. On rodzi słowo tego, który jest synem. Tak, i dlatego ojciec, mówimy, że w Bogu wyróżniamy osoby poprzez relacje, że ojciec to jest ten, który rodzi, a syn to jest ten, który jest rodzony. Tak. Dlatego ojciec jest ojcem, bo zrodził słowo, które jest synem, a jest osobą. To nie jest jakieś tam słowo w sensie... Nie jest coś nieosobowe, znaczy, czy nie jest to coś, co Bóg jakby uczynił tak, jak cały świat stworzył, nie? Ale tylko zrodzony jest syn. I tutaj... Ja dosłownie zostałem powalony teraz na ziemię, kiedy gdzieś tam modląc się wobec szopki, gdzieś jakoś znowu mocno do mnie dotarło, że faktycznie ten nieogarniony Bóg stał się jednym z nas. Jak ważny jest człowiek. Kim my jesteśmy? Kim my musimy być w tym wielkim kosmosie, wielkim wszechświecie? Jak musimy być ważni? Jaka jest nasza rola? Do czego w ogóle jesteśmy przewidziani jeszcze? Tak. Do czego Bóg nas przewidział? Do czego, jaki ma plan jeszcze dalej? Nie? Po dokonaniu pełni zbawienia dla nas, skoro ta druga osoba, boska, syn, słowo, stał się jednym z nas. Jak to zobacz, to życie jest mało odkryte, tak bym powiedział, skoro tak jesteśmy leniwi, jako cała wspólnota Kościoła, jak mało dynamiczni w tym głoszeniu tego słowa, świadczeniu o tym słowie, nie? Jak mało doświadczyliśmy mocy właśnie tej, o której mówi dzisiaj nam Ewangelia Świętego Jana, że z tego powodu właśnie, że to słowo nas nie zrodziło do tego nowego życia, no nie świadczymy o tej światłości, to światło nas nie prowadzi. Nie myślimy o tym, co jest Boże. No, naprawdę z całym takim pięknym szacunkiem do moich parafian, bo mam do nich wielki szacunek, nie? Ale widzę, jak no, bardzo duża część parafii kompletnie nie jest zrodzona do nowego życia. Nie ma tam tego nowego życia, bo fizycznie go nawet nie ma, bo nie ma. Rodziny są jedno tam z jednym dzieckiem, z dwójką dzieci, może maksimum. Nawet fizycznie tego życia nie ma. Nie ma tego kierunku do życia też wspólnotowego, żeby coś robić w parafii. Dzisiaj jest bardzo trudno do czegokolwiek zachęcić w sensie takiego wysiłku długodystansowego. Ale, bo jak masz w sobie to życie, to jesteś gotowy do tego, żeby robić coś dla Chrystusa cały czas. Nie? Takich też mam oczywiście, z tego się cieszę, ale to jest absolutna mniejszość. Ale ja też mam dzisiaj takie piękne doświadczenie, że właśnie poprzez to, że ktoś jest we wspólnocie i słucha słowa, mówi, związywałam demona, który targał moim mężem. I mówi, i widziałam, jak w imię Jezusa Chrystusa rozkazałam mu, żeby odszedł, nie męczył go więcej. Jak mówi, pozipał i odszedł. I mówi, przez kolejnych tam, już teraz będzie 8 lat, mąż mój żyje inaczej. To jest niesamowite świadectwo. Albo ktoś tam mówi, że przy księdza, czy to jest normalne? Mówi, bo modliłam się w kościele i w pewnym momencie, tam gdzie stoi krzyż przy ołtarzu, nie? Taki wyeksponowany. Mówi, widzę postać, no jakiegoś mężczyzny z długimi włosami. Bałam się myśleć, czy to jest Jezus, nie? Myślałam, że to może jakiś zły duch mi się pokazuje, nie? Bo ciężko uwierzyć, oczywiście, że Pan, nie? Ale no, z kontekstu wszystkiego widzę, że tak, nie? I osoba, która się otwierała na jej pierwsze doświadczenia po seminarium odnowy w Duchu Świętym, odnowy życia w Duchu Świętym, nie? Czy jeszcze się inaczej nam nazywa, odnowy wiary, nie? Że takie doświadczenie Pana, który w Słowie przychodzi. Tak.
I to jest też, Pan Bóg daje te osobiste doświadczenia, to jest też rzecz niemałej wagi, ale zawsze musimy, kiedy idziemy w kontekście Ewangelii Świętego Jana, rozumieć, że wtedy jest faktycznie to życie we mnie, kiedy mówi Jan jasno, kiedy kochasz bliźniego swego, to możesz mówić o tym, że kochasz Boga, prawda? I to w miłowaniu swoich bliskich, czyli tych, które Pan Bóg nam daje w życiu, to się weryfikuje i sprawdza. Kiedyś zrobiłem taką właśnie szopkę, że nie było figurki Pana Jezusa, a włożyłem tam Biblię. I wszyscy byli zdziwieni. Autentycznie taki było aż ach, jak przychodzili do kościoła i dopiero reflektowali, nie? Tą istotę, że właśnie to jest to, że jeżeli jestem zrodzony do nowego życia, to to życie nowe właśnie to jest to. To jest to słowo we mnie. Co zatem znaczy, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa? Tak, bo prawo znamy i naród wybrany także znał prawo Boże. Mojżesz to objawił, przez Mojżesza Pan Bóg dał. Skodyfikował ten właściwie lud w naród, prawda, bo przyszło prawo, którego nikt nie może wypełnić. Czy faktycznie Izrael stał się kimś wyjątkowym pośród innych narodów Absolutnie. Pogańskich? Tak. Dzięki prawu. Tak, bo mieli to prawo objawione i też mieli taką misję zresztą, żeby świadczyć o tym prawie, że ich sposób życia też dla innych narodów był świadectwem, bo... Czy 10 słów, nie? 10 słów życia, które... jak mówimy, nie? Tak. To jest piękne. 10 słów życia, które oczywiście są zakorzenione... To czynia będziesz żył, słyszał bogaty tak. młodzieniec, który pytał, co mam zrobić, żeby otrzymać życie wieczne. Tak. Znasz przykazania. On wyliczył, no. tak, no, to czynia będziesz żył, nie? Tak. Zachowywałem je od początku i mówi, a jednak nie czuję w sobie życia. No, bo z prostej rzeczy, bo trzech pierwszych nie był w stanie zachować, bo była idolatria w jego sercu pieniądza, bo odszedł smutny, kiedy miał wszystko rozdać, prawda, ubogim i iść za Jezusem. I tutaj to rozumiemy, że właśnie takie życie nowe, czyli to zrodzenie z Boga, kiedy czy, nie nastąpi. Oni po prostu jakby byli w stanie nazwać śmierć, której doświadczali. Tak, znaczy, inne czyli... narody, poganie, którzy nie byli tego świadomi, nie wiedzieli, co ich zabija. Oczywiście mieli jasne rozumienie, co jest grzechem, co jest życiem. Dlatego robili też kult, na przykład, jak jest niecudzołóż, a oni tak. robili kult seksu sakralnego w świątyniach, tam Afrodytę, czy tak, jakichś tak, innych tak. bogini miłości, czy płodności. I wiele innych rzeczy już złych, nie? Czy też bogini na przykład wojny, nie? Czy, tak, czy Bóg tak. wojny, gdzie nie zabija, a tam chodziło o to, jak najwięcej zabić, nie? Tak, i Izrael miał i do tej pory ma jasność, co jest dobrem, co jest złem, co jest życiem prawdziwym, a co jest życiem w grzechu. Ale samo rozumienie to jeszcze nie jest to życie, bo sami tego doświadczamy, to co mówi święty Paweł, pragnę tego, chcę, tak, no wiemy, ale nie mogę tego uczynić. Wiemy, że jest rak, jest rakiem, a tak. weź się z niego ulecz. Dokładnie. I dlatego to słowo, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa, nie? I prawda. Bo prawda taka, że ode mnie i we mnie masz to życie nowe. To jest prawda, że Cię kocham jako grzesznika i nie musisz się tego wstydzić, czyli, tego bać. Czyli, że na świecie pojawił się absolutnie nowy człowiek. Do tej pory nie było takiego człowieka. Tak. Że w historii ludzkości wraz z Jezusem Chrystusem naprawdę narodził się nowy człowiek, którego od grzechu pierwotnego nie było. Tak. I teraz dopiero w nim wszyscy będą mogli też na podobieństwo stawać się, mówi święty Paweł, że staliśmy stworzeni na jego obraz. I podobieństwo. I to, co mówisz, i to jest bardzo ważne, ale z tej łaski właśnie, czyli z tego życia, które od niego przychodzi, które dostajemy w Duchu Świętym, i to życie jest łaską, czyli czymś, co jest darmo dane. To trzeba czyli jasno powiedzieć. Krótko mówiąc, dzisiaj jest niezwykle ważną rzeczą, żeby nauczyć się rozróżniania starego i nowego człowieka we mnie. Starego, którego mam od urodzenia, a nowego, którego ktoś został we mnie jakby zaszczepiony od Chrztu Świętego. Ale też
którego zaczynam rozpoznawać dzięki aktowi wiary osobistej. Tak, ale... Przyjęcia słowa, nie? Że tym, którzy je przyjęli, dało moc, żeby się stali dziećmi Bożymi. Nie? Ten moment jest też bardzo ważny, bo we chrzcie dostaje łaskę, ale ona jakby zaczyna być rozpakowana, jakby otworzony ten dar przez ten akt osobistej wiary, czyli przyjęcia słowa. Tak, jest Chrystus. Dokładnie, w miarę lat. Tworzenia swojego życia. Naszego życia, naszego wzrostu. I później, kiedy to się mówimy, że z Jego pełności otrzymaliśmy łaskę po łasce, dopiero rozpoczyna się w nas taki proces, nie? Kiedy zaczynamy widzieć starego i nowego człowieka w sobie, tego urodzonego grzesznika i tego świętego Boga, który jest w nas, i dopiero zaczynamy łaskę wiary, po łaskę, tak. Iść, nie? To itinerarium wiary mówić, bardzo jest ważne. I tu trzeba jasno powiedzieć i sobie jeszcze raz przypomnieć, że nie jest chrześcijaństwo taką religią w tym sensie jak wszystkie inne religie i nie jest na tym samym poziomie co wszystkie religie, bo Bóg stworzył właśnie z łaski, myśląc o zbawieniu świata, dając to życie nowe przez chrześcijaństwo, i dlatego nasze posłanie jest tak samo skierowane do wszystkich innych religii, to wołanie i ogłoszenie Jezusa Chrystusa dla innych, oczywiście z pełnym szacunkiem dla wszystkich osób, bo każdy jest wolny, ale absolutnie nie możemy spocząć na laurach, cieszą się, że wszyscy są religijni, tam mają swoich bogów, swoje kulty, swoje świątynie, pełny szacunek, nikt nikogo nie dotyka. Nie, my mamy z mocą to głosić, o tym mówić. Kościół musi to robić i nie może z tej misji się wycofać. Że Boga nikt nigdy nie widział. Tylko. Ale dopiero patrząc na oblicze Chrystusa, patrząc na Niego, możemy zobaczyć prawdziwego Boga, który się w Nim objawia. Dokładnie. I dlatego... Że nie szukamy po omacku, na ślepo, personifikując różne... Nie musimy się czegoś domyślać, coś tam wymyślać, czy łamać swoją głowę, swój mózg, bo nie dojdziemy do tej prawdy. Człowiek jak zaczyna ubóstwiać różne rzeczy, dochodzi do idolatrii, bo zaczyna ubóstwiać najczęściej własne grzechy. Tak, albo siebie samego i tak dalej. Własne pożądania, im przypisując jakąś rolę niezwykle ważną, ponieważ tego się z nas nie da usunąć. No więc lepiej się temu poddać. Dokładnie. Nie. Mówimy, głosimy coś zupełnie innego. Tak. Że poddając się pod władzę Chrystusa, pod Jego łaskę, nagle te rzeczy, które nami władają, muszą po prostu odejść, opadają kajdany. Tak, i dlatego widzimy też, może już kończąc dzisiaj naszą tutaj łamanie tej Ewangelii, że świat go nie przyjął, nie? Mówi święty Jan. I dlatego jest taka wielka potrzeba, by w naszych parafiach przyjmować Jezusa Chrystusa poprzez też łaskę zatrzymania się przy słowie, nie tylko w sposób taki, że mamy posługę sakramentalną, bo to jest wielka łaska, to jest wielki kanał, nazwijmy to, tego spotkania z Chrystusem i tego życia, ale bez słowa nie ma się rozumienia tego wszystkiego i człowiek nie wie nawet po co to jest i nawet nie potrafi tego wziąć, bo nasze serce jest nieprzygotowane do tego przyjęcia, bo najpierw, kiedy właśnie to światło tego słowa jest w nas, i jesteśmy oświeceni dobrze, to rozumiemy, jak potrzebne nam jest właśnie spotkanie z Chrystusem i ta łaska, która przychodzi w Duchu Świętym, abym mógł być tym nowym człowiekiem i wiem, co mam z tym robić, nie? I dlatego mam nadzieję, że też owocem tego kolędowania kolejnym naszych współkolegów, nazwijmy to, kapłanów, nie będzie smutek, że coś tam nie wychodzi, że nic się nie udaje w parafii, że ludzie są tacy czy śmacy, ale taki piękny wniosek sobie wyciągnąć, czy ja faktycznie dbam o to, żeby moi parafianie rodzili się też ze słowa i cokolwiek robię w parafii, żeby było to miejsce, gdzie oni mogą przyjść, słuchać, zatrzymywać się, czy pomału to robię, idę w tym kierunku. Żeby mieli życie możliwość nowe. Jakby smakować słowo, słuchać słowo, rozumieć słowo, zapamiętywać słowo, wrastać w słowie. A przez to, jak mówi na końcu Jan, poznać, kim jest Bóg i jaki ma zamiary wobec nas, a nie jakie my mamy wobec Niego, bo my bardzo dobrze znamy te zamiary, które są
Funta kłaków warte. Pozwoli się prowadzić. Pozwoli się prowadzić. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Sławek Muszyński. Skłaniamy się z Bogiem.